Zanim zaczniemy, uświadom sobie kilka faktów. Fakt pierwszy. Wiadomym jest, że im człowiek jest starszy, tym bardziej jest głuchy i ślepy. Czyli logicznie rzecz biorąc, im jest młodszy, tym lepszy ma słuch oraz wzrok. Czyli noworodki i niemowlęta mają najlepszy słuch i wzrok. Fakt drugi. Gdy słyszysz nowe słowo, słowo długie i skomplikowane, nie potrafisz go bezbłędnie powtórzyć za pierwszym razem. W twoim mózgu zachodzi cudowny proces. Słowo jest rozbijane na litery, na krótką chwilę wyświetlane w części mózgu odpowiedzialnej za czytanie, po czym jest poprawnie powtarzane. Czasami musisz go posłuchać kilka razy, by twój mózg poprawnie je zapisał i odczytał. Dlatego nauka czytania jest ważna. Fakt trzeci. Dzieci, które nie umieją czytać, nie znają alfabetu, powtarzają dźwięki fonetyczne. Stąd na przykład dada, kiebache, baje. Spójrz teraz na małe dzieci. Noworodki, niemowlaki. Ci, co mają młodsze rodzeństwo i ci, co są rodzicami, wiedzą, o czym teraz będzie mowa. Ile razy taki maluch rozpłakał się bez powodu? Albo zaśmiał się? Widocznie coś zobaczył. Ile razy takie słodkie maleństwo rozpłakało się o 3 nad ranem, budząc cały dom? Widocznie coś usłyszało. Czasami otoczono ze wszystkich stron przez rodzinę, osoby, które zna i widzi od pierwszego dnia narodzin, boi się i wybucha płaczem. Czasami utulone przez własną matkę, nie może zasnąć ze strachu. Przypomnij sobie ich gaworzenie. Nie znają alfabetu. Nie potrafią czytać. Nie wiedzą, jak to powtórzyć. Ale próbują coś powiedzieć. Coś, co usłyszeli. Starają się to powtórzyć. Ale to w ogóle nie przypomina słów ludzkich. Ciężko to nawet zapisać. Zauważ, ile razy patrzą dziwnym wzrokiem. Zauważ, jak z pozoru mało interesujące rzeczy całkowicie zajmują ich uwagę. One widzą coś. Coś, co jest na tyle straszne, by się rozpłakały. I coś na tyle zabawnego, by obserwowały to ze śmiechem. Ale coś widzą. Coś na pewno. Nic dziwnego, że nic nie pamiętamy z naszego okresu niemowlęcego.